Dzień dobry Państwu. Z Jeziora Golejów, Wojciech Zarzycki, magister, kłania się Państwu. Akurat spotkałem tutaj jednego z uczniów, który też przychodził do naszej świetlicy Hades. Powiedz, jak masz na imię i jak długo przychodziłeś do naszej świetlicy? Mam na imię Mariusz Wójcik. Przychodziłem pół roku do świetlicy pana Wojtka Zarzyckiego. Lubiłeś przychodzić? Tak. Graliśmy w bilard, w tenisa stołowego, w gry planszowe, w szachy, uczyliśmy się różnych przedmiotów, odebraliśmy lekcje. Co było najpierw? Najpierw były gry, czy najpierw była nauka? Nauka. Najpierw była nauka, no nie? Tak. Ty przychodziłeś nie sam, tylko przychodziłeś z bratem, zdaje się, tak? Tak, z bratem. Kto ci pomagał w nauce, powiedz? Ewelinka taka, czyli wolontariuszka, pani Beata, no i niekiedy pan. Tak. Ty i brat, wy byliście zawsze bardzo grzeczni, nie? Z wami nie było problemów. Co dostawaliście zawsze na koniec każdego dnia? Bułki, czekoladki. Jakie bułki lubiłeś najbardziej? No, jagodzianki. Pącz lubiłeś też, no nie? Fajnie byłoby, żeby ta świetlica była dalej czynna? Tak. Teraz się sobie kąpiesz się, tak? Tak. Umiesz pływać? No, trochę. Trochę umiesz, no nie? Tu jest trochę niebezpieczne, bo w niektórych miejscach jest głęboko. No, uważasz na to? Tak. Kąpiesz się ostrożnie, tak? Tam gdzie jest płytko się kąpiesz, tak? No widzicie Państwo, to jest bardzo mądry chłopiec, on sobie tutaj krzywdy nie zrobi. Tutaj za mną Państwo widzą, że dużo dzieci się kąpie, pływa. Ty sobie już lepiej popływać, bo drży zimna, bo wyszedł z wody, która no nie jest jeszcze zbyt ciepła, jak dla dziecka. To niech Państwo popatrzą, tu jest masa osób się kąpie, pływa. No po prostu to jest pełnia sezonu, a ratowników nie ma. No ratownicy będą wtedy, kiedy sezon się oficjalnie zacznie. Z tym, że no tak to u nas jest, że wszystko musi być zgodnie z przepisami i zgodnie z jakimiś tam instrukcjami, natomiast nie zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, zgodnie z logiką. No, moim zdaniem czasem w sezonie, kiedy pada, kiedy jest zimno, kiedy nie ma ludzi, to ratowników mogło być i mało, mógł być jeden albo no. Powiedzmy jeden, nawet jak pada, jeden powinien być. Natomiast nie kilku. Natomiast teraz, kiedy jest dużo ludzi, ale sezon się jeszcze oficjalnie nie zaczął, no to ratowników nie ma. No. Wieży też do skakania nie ma. Jak Państwo sobie popatrzą tam za mną, nie wiem, czy akurat w tym momencie, ale z tej barierki, jakbym tutaj nagranie podtrzymał trochę dłużej, to tam zaraz będą dzieciaki i młodzież, a nawet dorośli, skakać z tej barierki. Ona się cała trzęsie, ona się niedługo urwie. Dlaczego ona się urwie? Dlatego, że tam była taka wieża do skakania dla dzieci i dla młodzieży, no dla wszystkich. I tę wieżę zdemontowano, nie ma tej wieży. Tak to jest, że to co jest bezpieczne, to często jest zlikwidowane, takie rozrywki bezpieczne. No skakanie zwierzę z dwumetrowej to tam nic nie może sobie zrobić. Nawet jak ktoś będzie umiejętnie skakał, to ciężko sobie cokolwiek zrobić z takiej wieży, z tej wysokości. To jest bezpieczne. Natomiast z tej barierki to nie jest bezpieczne, bo można się poślizgnąć i upaść na ten pomost. I wtedy będzie kłopot. No a ponadto ta barierka się szybko rozwali. No nic, jest trochę takich różnych paradoksów. Miejsce jest ładne. Inna wyłączka tego miejsca to jest jeszcze taka, że tutaj nie ma takiej toalety ogólnodostępnej. No po prostu ludzie chodzą albo do restauracji, do toalety, no ale to nie jest mile widziane. No i to jest, też tak nie może trwać wiecznie, że prywatna restauracja tutaj obsługuje po prostu 1000 ludzi, jeśli chodzi o toaletę. No albo chodzą sobie do lasku oczywiście. Także w sezonie to tam po lasku tutaj przy brzegu to ciężko jest poruszać się. Powiem Państwu jeszcze jedną taką ciekawostkę, nie wiem czy to można nazwać ciekawostką, że tutaj pan, który tutaj jest często, mówił mi, że dzisiaj akurat pogotowe tutaj było też nad tym jeziorem, dlatego że jacyś moźwiliście założyli się, że jeden z nich wypije 0,7 litra alkoholu za jednym zamachem, że tak powiem, no i jemu to się udało wypić. Ale po wypiciu padł od razu na pomost i pogotowe musiał go zabrać i jest w ciężkim stanie podobno w szpitalu. Także młodzi ludzie, proszę Państwa, jak się nudzą, to mają naprawdę różne głupie pomysły, nawet niebezpieczne dla życia. Dlatego młodymi ludźmi trzeba się zajmować po prostu. Muszą mieć jakieś miejsca, gdzie się bezpiecznie mogą spotykać i gdzie bezpiecznie mogą spędzać czas. No nic, ja za chwilkę wchodzę do wody, jest ładna pogoda, dla mnie woda jest bardzo ciepła. Niech Państwo żałują, że Państwa tutaj nie ma. Ja żałuję, że nie ma tu ratowników. No i żegnam się z Państwem. Do widzenia.